Jak projektujemy, zabieramy pewien kawałek ziemi. Kiedyś tam była natura, a teraz przychodzi człowiek, którego nie było przez setki, tysiące i miliony lat. Zmieniamy ten kawałek ziemi, więc może trzeba pomyśleć o tym, żeby coś zwrócić z powrotem. Nazywam się Maciej Jakub Zawadzki, prowadzę biuro architektoniczne MJZ Architekci z siedzibą w Warszawie. Największe pracownie architektoniczne w Polsce mają imponujące, piękne siedziby, natomiast najciekawsze pracownie mieszczą się w ciekawych miejscach. Dlatego właśnie jesteśmy tutaj dzisiaj, na warszawskiej Pradze, pod lekko sfatygowaną, ale bardzo piękną, starą fabryką polskich zakładów optycznych, żeby porozmawiać o architekturze z człowiekiem, który w moim mniemaniu jest jednym z, no, chyba najciekawszych architektów w Polsce, o ile nie na świecie. A pretekstem do tego wszystkiego jest pojawienie się tego oto samochodu, czyli Hyundai'a i30 Fastback. To samochód przeznaczony dla zupełnie innego typu klienta. Klienta, który wie, czego chce i którego estetyka interesuje. Który zamiast zamawiać sobie dom z jakiegoś katalogu, zamówi go u projektanta. Może co, może pójdziemy wreszcie po Maćka i pogadamy z nim o tym, co dla niego znaczą dobre standardy projektowania i czy takie standardy można znaleźć w Warszawie. To są wieżowce, które w Chinach projektowaliśmy, w Shenzhen. Testowaliśmy różne typologie. Czy wieżowiec musi być nudnym pudełkiem, czy może mieć inną formę, która może jakoś pozytywnie działać w lokalizacji. Okej, ale te są na przykład odwrócone do góry nogami. Tak, żeby uwolnić parter, bo to jest ta przestrzeń, gdzie ludzie, którzy nie mieszkają i ani nie pracują w tym budynku, przebywają wokół tego budynku, więc może można ją oddać z powrotem po prostu w miasto. Okej. I to jest normalne dla MJZ Architekci, że robisz za każdym razem takie, nazwijmy to, case study tego, co w ogóle jest do zrobienia, zanim zaczynasz projektować konkretny budynek czy zespół budynków. Tak, znaczy sprawdzamy bardzo mocno, co było już zrealizowane na świecie, żeby też się nie powtarzać. I sprawdzamy, jakie są możliwości technologiczne. I chcemy być zawsze świezi, jeśli chodzi o pomysł. I póki co nam się to udaje. Okej, okay, jest okej. Okay. Spoko. Ale myślisz, że tak wszystkie pracownie pracują? Że zaczynają od czegoś takiego, tak jak tutaj mam wrażenie, że wy zaczynacie od... Dlaczego o tym mówię? Bo wydaje mi się, że niektóre zespoły projektujące samochody też tak robią, że zaczynają od takich totalnie szalonych moodboardów, potem robią cokolwiek, projektują, wiesz, coś, co bardziej przypomina but nawet niż ten samochód i potem dochodzą do jakby tego, czym ma być kształt tego auta. I czy to jest normalne w pracowniach architektonicznych, że się najpierw robi takie szerokie patrzenie po to, żeby potem to zawęzić do jednego projektu? To jest moje pytanie. Ale to jest bardzo ciekawa kwestia. Wydaje mi się, że tak jak i w branży motoryzacyjnej, tak samo w branży tej architektonicznej jest, wszystko zależy od profilu pracowni. Są takie firmy motoryzacyjne, które jednak nie stawiają na ewolucję, tylko na zrobienie dobrego, praktycznego modelu samochodowego. Tak samo jest z budynkami. Pomyślałem sobie, że skoro mamy samochód, który jest przez jego producenta uważany za designerski, za taki ważny krok jakby w rozwoju designu marki, moglibyśmy się razem przejechać po różnych fajnych i interesujących budynkach. Kochamy tutaj motoryzację, jedziemy. Dobra, super, to jedźmy. Pierwszy przystanek jaki jest w takim razie, bo to ty dzisiaj jesteś w sumie szefem tej wycieczki, ja będę robił tylko wtręty. Fabryka Wedla. Okay. Budynek sprzed wojny, który właściwie on się ostał. Słuchaj, dlaczego fabryka czekolady na pierwszy przystanek? To jest jeden z niewielu obiektów w ogóle na Pradze, które ostały się, tych fabrycznych, to po pierwsze. Większość z nich już teraz jest zamienianych. W sensie, że ma funkcję fabryczną. Tak. No jednak Praga to była ta dzielnica
fabryczna i robotnicza. Mhm. I ten budynek... Czekaj, coś tam tu piszcze. Nie zmienił się od tych dawnych czasów przedwojennych. Wejdźmy na chwilę na zewnątrz, przyjrzyjmy się mu i pogadajmy o nim, patrząc się na niego nie przez szybę samochodu. Dobra. Czy ta fabryka jest jakoś wyjątkowo dobrze zaprojektowana? Czy jakby w twoich jakby standardach ona się mieści? Czy po prostu jest to jakiś wybór nostalgiczny? Czy jak ty to widzisz w ogóle? To jest budynek ikona. Ikona lokalna. Mhm. Praga kiedyś była dzielnicą fabryczną, robotniczą. I to jest budynek przemysłowy, który zachował swoją funkcję i tak jest od dziesięcioleci. Nieczęsto się spotyka budynek fabryczny, który wygląda jak bardzo dobry budynek biurowy na Brooklynie. No dobra, słuchaj, to jedźmy dalej. Obejrzeliśmy sobie budynek fabryczny, teraz jedziemy dokąd? Dla mnie super ważny obiekt, czyli Stadion Dziesięciolecia. Okej, okay. Stadion Dziesięciolecia. Dziesięciolecia, obecnie jest trochę przykryty, okay. Ale ogólnie wiąże się z nim niesamowita historia. Powiedz mi, co jest fajnego w Stadionie Dziesięciolecia? No to jest klasyk architektury. Tylko, że go trochę nie widać. Nie widać, trochę został przykryty, ale ogólnie to jest budynek niesamowity, obiekt niesamowity, bo mało osób na pewno wie o tym, że to jest budynek, który został usypany z Warszawy, z gruzów Warszawy. Okay. Po wojnie użyto po prostu materiałów z drugiej strony, z drugiego brzegu i normalnie coś trzeba byłoby z tym zrobić, a tutaj wykorzystano praktycznie. Teraz to się nazywa sustainable design, czyli tak jak się zaczyna budowę, to się wykorzystuje to, co się wykopało i się robi jakiś landscape obok. Czy jednym słowem byliśmy pionierami, nawet o tym nie wiedząc. W sensie jeszcze nie wykreowano mody taki recykling, takie przetworzenie czegoś, co było, a myśmy już to zrobili, bo musieliśmy coś zrobić z gruzami zburzonej Warszawy. To ci powiem jeszcze o tyle, to jest ciekawsza historia, że w latach 60. były tutaj wycieczki niemieckich architektów, żeby zobaczyć, jak to my usypaliśmy z gruzów powojennych stadion. No dobra, to jedźmy dalej. Super. Jedziemy. Super. Projektanci samochodów na przykład nie mają tego problemu. To znaczy, oni nie myślą o kontekstach miejskich. Oni myślą o wyrażeniu jakichś tam emocji i funkcji zaklętych w formę, ale też myślą bardzo sporo, dużo myślę o użytkowniku. Ja w ogóle bardzo lubię oglądać reklamy samochodów, bo często jak jest pokazywany samochód, jest pokazywane zawsze miasto. Jest jakiś taki przejazd, więc niby nie ma tej relacji z miastem, ale wiele i powstaje teraz modeli samochodów, które mają odbijać w ogóle w masce samej. Jest profil kształtowany, mają odbijać kontekst znowu miasta. Tak, no, wiesz, ale dlatego jesteśmy właśnie tutaj w tym samochodzie, dlatego że ten samochód, myślę, że jego projektanci, no przede wszystkim o czym myśleli? No myśleli o tym, żeby był atrakcyjny, myśleli o tym, że kiedy go parkujesz się, odwracasz przez ramię i na niego patrzysz, to odczuwasz satysfakcję i żeby właśnie w tym kontekście tego nowoczesnego miasta, i tak właśnie samochody są marketowane, jeździmy trochę w kółko, ale chcę skończyć myśl, żeby on właśnie dobrze wyglądał, więc czyli może ja się mylę, że właśnie ten kontekst jest brany pod uwagę w procesie projektowania auta. No. Również. Mi się wydaje, że i kontekst, i to, co mówiłeś o użytkowniku, komfort ważny jest i przy budynku mieszkaniowym, i tak jak teraz tutaj siedzimy, chcemy czuć się dobrze, wygodnie. To jest okej w miarę. To jest bardzo ciekawa forma. Jak na swoje czasy oni osiągali coś, co teraz obecnie jest bardzo cool i trendy, kształty no, bardzo nietypowe. Ale w ogóle cała ta linia średnicowa jest niesamowita, w sensie te wszystkie właśnie niesamowite kształty betonowe. Kto ją projektował? Piotr Szymaniak i Arseniusz Romanowicz zaprojektowali to w latach 60. Zdobywali się po prostu na wyżyny
właśnie wiedzy i tej konstruktorskiej. No tak. I możliwości jakby tych kształtowania tych form, mhm, i tworzyli coś, co obecnie po prostu nadal zachwyca. Czy przede wszystkim niesamowite jest to, jaka siła była wyobraźni projektantów w tamtych czasach, no bo jednak byliśmy za żelazną kurtyną, a oni jednak byli w stanie stworzyć takie formy, no dosyć niesamowite i jeszcze do tego, jak mówisz, funkcjonalne. I druga rzecz, która jest niesamowita, no to, że to jest teraz z powrotem modne, to znaczy, że jakby tak jak, nie wiem, w modzie czy w projektowaniu samochodów w sumie też trochę, dlatego że masz kształty obłe, potem bardziej kanciaste i tak dalej, i tak dalej. Wszystko wraca, jest w jakichś takich, cyklach. Wszystko jest remiksem. No dobra, dotarliśmy do dysku. Teraz jest tutaj od lat właściwie dosyć popularny bar. Robi wrażenie, prawda? No. W okolicy jeszcze ten neon, który podkreśla tutaj dzielnicę. Tak. Mamy Warszawę Powiśle, mamy Warszawę Ochotę. Tak. To jest dworzec w Śródmieście też, WKD. To jest dosyć ważna myśl, przepraszam, że ci przerywam po raz kolejny. Ale rzeczywiście to jest architektura w służbie społeczeństwu, bo to jest inwestycja kolejowa, ale przez to, że są budynki ikony, to są budynki, które stają się symbolami lokalnego patriotyzmu dzielnicowego. Tak, no to jest, i to jest wspaniałe. Ta linia średnicowa to jest jedno z cenniejszych zdobyczy w ogóle urbanistycznych, które mamy tutaj w Warszawie. W Warszawie. Okej. Okay. Jaki budynek według ciebie nowy zasługuje, wiesz, na takie miano, żeby się dostać na tą naszą dzisiejszą listę tego naszego nocnego objazdu miasta architektonicznego? To top lista wieczorna architektury warszawskiej. Mi się wydaje, że należałoby koniecznie w niej umieścić Kosmopolitan Helmuta Jana. Okej. Dlaczego? Dlatego, że moim zdaniem jest to budynek, który jest światowej klasy. Pragmatyczny design. To jest to, co ja bardzo lubię. To jest taka ikona, która nie próbuje krzyczeć, nie wydziela się swoim poprzez właśnie swój kształt. Tak, no jest bardzo prosty. Tak, jest, ktoś mógłby powiedzieć, że jest klockiem, ale ten klocek, on skrywa tajemnicę w sobie, bo w jednym miejscu jest całkowicie zawieszony. Mhm. Mamy bardzo duży wspornik, a wszystko po to, żeby właśnie dużą część jego zawiesić w powietrzu, bo ona nie mogłaby zejść, bo na dole już mamy ulicę. Czyli to jest taki budynek, który jakby jest bardzo prosty, ale powstał dookoła pewnej jasnej myśli inżynieryjnej, powiedzmy. Tak, tak? Która wynikała z potrzeby jakby miejsca i funkcji budynku. Z potrzeby miejsca, ale właśnie tak jak mówisz, funkcji budynku. Ludzie jednak lubią mieszkać w prostych ścianach. No a działka, ona miała taki kształt bardziej nieregularny, tak, bardziej zbliżony do trójkąta. I poprzez te wysunięcie osiągnięto po prostu swój cel. To jest budynek, który zasługuje na miano jednego z lepszych w Warszawie. Dokąd teraz jedziemy i dlaczego? Jedziemy teraz do Polinu, czyli Muzeum Historii Żydów Polskich. Okej. Okay. Rainer Malamecki, który jest autorem budynku Finn, wygrał ten konkurs, mając przeciwko sobie jeszcze właśnie na tym etapie konkursowym Cwi Hekera, między innymi Daniela Libeskinda, czyli tych weteranów i wielokrotnych zwycięzców muzeów żydowskich na świecie. I on stworzył obiekt, który jest całkiem prosty. W sensie jest to blok, w którym zmaterializowano przejście Mojżesza przez morze. I to jest na tyle prosta historia. Okay, Rainer Malamecki, czyli te betonowe fale takie. Tak, to jest rozstąpienie się wód. To jest po prostu rozstąpienie się Morza Czerwonego. Tak. Wiesz co, Maćku, to jest o tyle zabawne, że wydaje mi się, że bardzo wiele osób właściwie chodzi
do tego budynku głównie, żeby zobaczyć to roztopienie się Morza Czerwonego. Mhm. Że jakby nie interesuje ich nawet sama wystawa, co interesuje ich budynek. I może to jest tragedia dla muzeum, które się mieści w środku, ale rzeczywiście największy komplement dla architekta. No to co, Maciek, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy samochodowy spacer architektoniczny, bardzo ciekawy. Właściwie przeszliśmy, ja się starałem przez wszystkie zagadnienia, bardzo po amatorsku, no bo nie zajmuję się tym, ale przeszliśmy przez wszystkie epoki w architekturze i dotarliśmy do budynku, który, no naprawdę, masz rację, jest totalnie światowy. I tak sobie myślę, że już może nie warto o nim za dużo gadać, tylko może po prostu sobie możemy na niego popatrzeć. Zgoda. No, dzięki. Dziękuję. To była niezła jazda. Architektoniczna jazda. Dzięki. Nocna. Była.